W dzisiejszym filmie zobaczymy zapory i wojsko na granicy ze Słowacją. Kontrolę wprowadzono w trybie pilnym. Żołnierze będą znikać z pola walki. Na front wkracza peleryna niewidka. Komitet Noblowski ujawnił nazwiska laureatów przed ogłoszeniem werdyktu. Zdobyliśmy to, co nie zdobyte. Sukces polskich najemników w rejonie Donbasu. Po wejściu do Unii Europejskiej Ukraina stanie się największym odbiorcą dotacji. Znikają lub muszą uciekać. Niepewny los niewygodnych dziennikarzy. Izrael zabronił kobietom pracy w więziennictwie. Wszystko przez jeden incydent. Zapraszam do oglądania. Zapory i wojsko na granicy ze Słowacją. Kontrolę wprowadzono w trybie pilnym. Operacja wsparcia polsko-słowackiego odcinka granicznego rozpoczęła się o północy w środę 4 października i objęła ponad 540 km granicy ze Słowacją. Jadąc ze Słowacji do Polski można wjechać tylko na przejściach w Radoszycach i Barwinku w województwie podkarpackim, Muszynce, Piwnicznej, Zdroju, Jurgowie i Chyżnem w Małopolsce oraz w Korbielowie i Zwardoniu w województwie śląskim. Na mniejszych przejściach pojawiły się zapory z worków z piaskiem, żołnierze z bronią, policja i straż graniczna. Przejazd przez granicę jest zamknięty. Celem wprowadzenia kontroli granicznych jest przeciwdziałanie nielegalnej migracji ze szlaku bałkańskiego. Stąd migranci w większości próbują przedostać się do Niemiec. Od początku roku przy południowej granicy Polski, która jest wewnętrzną granicą Unii Europejskiej, polskie służby zatrzymały ponad 1880 nielegalnych migrantów. Dla porównania rok wcześniej było ich 80, a dwa lata temu 30. Największy problem ma Słowacja. Przy jej granicy zatrzymano większość, w sumie ponad 1600 migrantów. W porównaniu z rokiem ubiegłym to wzrost prawie o 1000%. Z kolei przy granicy z Czechami udaremniono migrację blisko 280 osób. Wstępnie ograniczenia na polsko-słowackiej granicy mają potrwać do 13 października. To będzie zależało w dużej mierze od efektów tych kontroli oraz od tego, jak szybko wyłoni się nowy rząd słowacki, bo efektywna kontrola i efektywne zablokowanie na tym odcinku szlaku bałkańskiego będzie wymagało dobrej współpracy z rządem słowackim, powiedział w środę minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński. W reakcji na działania Polski, Czech i Austrii słowacki rząd zdecydował o zamknięciu na minimum 10 dni swojej granicy z Węgrami, w sumie 35 przejść. Gdyby Polska nie zdecydowała się wczoraj na identyczny krok względem nas, to raczej by do tego nie doszło, powiedział słowacki premier Ludovít Odor. Funkcjonariuszy Straży Granicznej wspierają żołnierze 21. Brygady Strzelców Podhalańskich, 11. Małopolskiej oraz 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Dodatkowo skierowano także pododdziały inżynieryjne oraz Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. Liczba zaangażowanych żołnierzy będzie dostosowana między innymi do panującej sytuacji na granicy. Żołnierze będą znikać z pola walki. Na front wkracza peleryna niewidka. Odpowiedni kamuflaż może ocalić życie niejednego żołnierza. Michajło Fedorow, minister transformacji cyfrowej Ukrainy, zaprezentował pelerynę niewidkę, która blokuje promieniowanie cieplne i ma pomóc żołnierzom ukryć się przed kamerami termowizyjnymi, a szczególnie dronami wyposażonymi w tego typu kamery. Nowatorska peleryna została już przetestowana w terenie, a efekty można zobaczyć na opublikowanym materiale. Termowizja jest powszechnie wykorzystywana w przemyśle zbrojeniowym. Urządzenia posiadające tę funkcję rejestrują rozkład temperatury na różnego rodzaju powierzchniach. Umożliwia to wykrycie przeciwnika ukrywającego się na przykład w gęstych zaroślach, ale też wrogiego sprzętu wojskowego po jego sygnaturze termicznej. Płaszcz blokuje promieniowanie cieplne i sprawia, że żołnierze są niewidoczni dla przeciwnika. Nadaje się dla snajperów lub sił specjalnych wykonujących misje bojowe. Konstrukcja jest zwarta i lekka, a waga nie przekracza 2,5 kg. Posiada wysoką ochronę przed deszczem, mokrym śniegiem, nie pali się i jest odporna na wysokie temperatury. Materiały, których użyto, nie są niczym nowym w przemyśle zbrojeniowym. Wiele przedsiębiorstw tworzy i rozwija techniki kamuflażu mające uczynić, że nie tylko ludzie, ale i cenny sprzęt o strategicznym znaczeniu stają się niewidoczne.
Swego czasu głośno było o innowacyjnym wynalazku izraelskiej firmy Polaris Solutions, który został nazwany kamuflażem wielospektralnym. Jak pisał Łukasz Michalik, jest to rozwiązanie, które sprawia, że współcześni żołnierze będą dosłownie znikać z pola bitwy. Produkt, który przypomina wyglądem koc, jest kamuflażem wielofunkcyjnym. Chroni żołnierza zarówno przed wykryciem za pomocą wzroku, jak i za pomocą nokto i termowizji. Przykładem takiego rozwiązania, które powstało na rodzimym rynku, jest opracowana w Poznaniu termiczna mata maskująca Invisitech IR. Działanie maty polega na zatrzymaniu promieniowania cieplnego pod jej powierzchnią. Materiał w rozproszony sposób odbija je z powrotem do źródła ciepła i uniemożliwia wypuszczenie go na zewnątrz. Mata ma jednak jeden minus. Jest to materiał MORO, który w otwartym terenie się nagrzewa. W niedalekiej przyszłości pomysłodawcy planują ją udoskonalić. Gdy to nastąpi, polski produkt, podobnie jak izraelskie rozwiązanie, przybierze formę kamuflażu wielofunkcyjnego. Komitet Noblowski ujawnił nazwiska laureatów przed ogłoszeniem werdyktu. Królewska Szwedzka Akademia Nauk, której eksperci zasiadają w komitecie, rozesłała w środę rano do mediów nazwiska laureatów Nagrody Nobla z chemii. Stało się to podczas trzeciego dnia Noblowskiego Tygodnia, ale 4 godziny przed oficjalnym ogłoszeniem werdyktu. Ogłoszono, że tegorocznymi laureatami w tej dziedzinie są Monji Bawendi, Louis Bruce oraz Aleksiej Ekimow. Zgodnie z tradycją o decyzji komitetu jako pierwsi dowiadują się laureaci. Sekretarz informuje ich telefonicznie, a następnie ich nazwiska ogłasza podczas konferencji prasowej. W informacji prasowej poinformowano o przyznaniu nagrody za odkrycie i rozwój kropek kwantowych, nanocząstek, które są tak małe, że ich rozmiar wpływa na ich właściwości. Są to najmniejsze komponenty nanotechnologii, które rozprzestrzeniają światło z ekranów telewizorów i map LED. Mogą także pomóc chirurgom m.in. podczas usuwania tkanki nowotworowej, wyjaśniono w komunikacie. Pytany o przeciek przedstawiciel Komitetu Noblowskiego Heiner Linke stwierdził, że informacja prasowa jest pomyłką. Staramy się wyjaśnić, co się stało, wyjaśnił Linke. Królewska Szwedzka Akademia Nauk po raz 115 przyznała Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii. Do 2022 roku włącznie Nobla w tej dziedzinie przyznano 190 osobom, w tym zaledwie 9 kobietom. Pierwszą była Maria Skłodowska-Curie, którą w 1911 roku wyróżniono za wydzielenie czystego radu i uzyskanie go w postaci krystalicznej. Zdobyliśmy to, co niezdobyte. Sukces polskich najemników w rejonie Donbasu. Polscy ochotnicy walczący po stronie Ukrainy poinformowali na Telegramie, że osiągnęli taktyczny sukces na kierunku Donbasu. Zdobyliśmy to, co niezdobyte. Przekazali w mediach społecznościowych, dodając, że druga grupa szturmowa Polskiego Korpusu Ochotniczego pod dowództwem Lupusa wraz z grupą RUG wchodzą w skład 59. Brygady Sił Zbrojnych Ukrainy. W pierwszym komunikacie członkowie korpusu nie podali, o jaki sukces dokładnie chodzi, ale twierdzą oni, że udało się zdobyć pozycję, która od początku działań, czyli od ponad 1,5 roku, uchodziła za nieosiągalną. Po bardzo długich przygotowaniach oraz serii specjalnych treningów prowadzonych w oparciu o informacje wywiadu, po ponad 30 godzinach ciężkich działań udało się przejąć trudną pozycję, poinformowali najemnicy. Oprócz Polaków pod sztandarem korpusu w operacji brali udział także żołnierze innych narodowości. Jego dowódca pochwalił każdego z osobna za wielką odwagę i waleczność mimo przewagi liczebnej przeciwnika i trudności terenu, który łatwiej było bronić niż zdobywać. Ponadto medalem za zasługi odznaczono dowodzącego drugą grupą szturmową Lupusa. Przy komunikacie Polskiego Korpusu Ochotniczego zamieszczono zdjęcia, na których widać 14 mężczyzn w mundurach, których twarze ze względów bezpieczeństwa zostały zamazane. Widać także 3 pojazdy wojskowe i flagę z emblematem sformowanego w 1920 roku Dywizjonu Huzarów, który słynie z tego, że od początków swojego istnienia nigdy nie poniósł porażki. Formowanie Polskiego Korpusu rozpoczęło się w lutym bieżącego roku. Przekazano wówczas, że grupa będzie się składać z polskich ochotników, którzy walczyli na Ukrainie w innych formacjach zbrojnych, takich jak Legion Międzynarodowy czy Siły Zbrojne Ukrainy. Polscy ochotnicy podlegają Ministerstwu Obrony Ukrainy. Każda osoba, która wstąpiła w szeregi grupy, podpisała oficjalny kontrakt z resortem obrony. Działalność grupy jest owiana tajemnicą.
Wiadomo jedynie, że ochotnicy z Polski biorą udział w misjach, w których zaangażowane są również siły rosyjskiego Korpusu Ochotniczego i Legionu Wolność Rosji. W maju najemnicy informowali o udziale w działaniach na kierunku zaporowskim i bachmuckim. W czerwcu polski Korpus Ochotniczy poinformował, że nabór do formacji został zakończony, a grupa została w pełni sformowana. Za organizację partyzantki na tyłach przeciwnika i koordynację formowania się Międzynarodowego Legionu Ochotników w dużej mierze odpowiada ukraiński główny zarząd wywiadu z generałem Kiryło Budanowym na czele. Po wejściu do Unii Europejskiej Ukraina stanie się największym odbiorcą dotacji. Według Financial Times Ukraina może liczyć nawet na około 186 miliardów euro z unijnego budżetu. Przystąpienie do Unii Europejskiej mogłoby otworzyć przed Kijowem nowe perspektywy finansowe. Według wyliczeń dziennika dodanie nowych członków spowoduje dodatkowo zwiększenie wspólnego budżetu o prawie 257 miliardów euro, czyli o ponad 20% w porównaniu z obecną wielkością. Ukraina stałaby się wówczas największym odbiorcą unijnych dotacji dla rolnictwa, wypierając z pierwszego miejsca Francję. Kijów w ciągu 7 lat mógłby otrzymać ponad 96,5 miliarda euro z unijnej wspólnej polityki rolnej. Będzie to jednak skutkować 20-procentową redukcją dotacji rolnych dla pozostałych krajów członkowskich. Ukraina będzie mogła otrzymać także płatności w wysokości 61 miliardów euro z innych funduszy. Poza finansową stroną, przystąpienie Ukrainy do Unii Europejskiej stworzy szansę na zwiększenie wpływów geopolitycznych i znaczne poszerzenie rynku wewnętrznego. 28 lutego 2022 roku prezydent Zełenski podpisał wniosek o członkostwo w Unii Europejskiej, a w czerwcu Ukraina stała się krajem kandydującym. Jednocześnie Komisja Europejska przedstawiła jej 7 zaleceń. Do połowy czerwca tego roku zrealizowano 2 z nich. 4 miesiące później prezydent Zełenski powiedział, że Kijów wdroży wszystkie zalecenia Komisji Europejskiej i będzie gotowy do rozpoczęcia negocjacji w sprawie członkostwa w nieodległym czasie. Przewodniczący Rady Unii Europejskiej Charles Michel domaga się m.in. przyspieszenia procesów decyzyjnych i opowiada się za przystąpieniem Ukrainy do 2030 roku, jednak pod pewnymi warunkami. Jednocześnie podkreśla, że nie będzie żadnych ulg politycznych, ani dla Ukrainy, ani dla pozostałych kandydatów. Oprócz Turcji jest to 6 państw Bałkanów Zachodnich i Republika Mołdawii. Ukraina i inne kraje kandydujące muszą wdrożyć reformy, walczyć z korupcją i spełnić wymogi prawne, powiedział Michel. Znikają lub muszą uciekać. Niepewny los niewygodnych dziennikarzy. Międzynarodowy Fundusz Wsparcia Kobiet Pracujących w Mediach poinformował o zaginięciu ukraińskiej dziennikarki pracującej na okupowanych terenach. Pracująca na froncie Wiktoria Roszczyna przestała się komunikować 3 sierpnia. Podobna sytuacja miała miejsce w Berdiańsku tuż po rozpoczęciu wojny. Jednak wówczas po 10 dniach FSB wypuściło kobietę, zabierając sprzęt i grożąc konsekwencjami. Obecnie dziennikarka nie dała znaku życia od 2 miesięcy. Ostatni raz była widziana podczas przygotowywania relacji. Osoby z jej bliskiego otoczenia są przekonane, że stoją za tym Rosjanie. Organizacja Wsparcia Kobiet Pracujących w Mediach wyraziła zaniepokojenie i wezwała społeczność międzynarodową do reakcji. Z kolei w środę była dziennikarka rosyjskiej państwowej telewizji Marina Owsiannikowa została zaocznie skazana na 8,5 roku pozbawienia wolności. Kobieta zasłynęła już 3 tygodnie po inwazji na Ukrainę, kiedy podczas programu na żywo nadawanego w rosyjskiej państwowej telewizji stanęła w kadrze za prezenterką, trzymając w ręku plakat z antywojennymi hasłami. Teraz sąd w Moskwie skazał ją za zorganizowanie w lipcu jednoosobowego protestu przed Kremlem. Była dziennikarka obraża prezydenta Rosji i jego żołnierzy. Za ten czyn została umieszczona w areszcie domowym, z którego uciekła 3 miesiące później. Od tamtego czasu nie wiadomo, gdzie przebywa, chociaż nieoficjalnie mówi się, że może mieszkać we Francji. W opublikowanym we wtorek, czyli dzień przed wydaniem wyroku, oświadczeniu na Telegramie, Owsiannikowa nazwała postawiony jej zarzut mianem absurdu. Nie przyznała się do winy i nie wycofała z wypowiedzianych słów. Oznajmiła, że podjęła bardzo trudną, ale jedyną słuszną moralnie decyzję, co skutkowało tym, że jest teraz zmuszona żyć na wygnaniu. Izrael zabronił kobietom pracy w więziennictwie. Wszystko przez jeden incydent. Decyzja na najwyższym szczeblu zapadła po tym, jak jedna ze strażniczek została przyłapana na bliskich kontaktach z palestyńskim osadzonym. W wyniku upublicznienia incydentu kobieta została aresztowana. Sprawa wyszła na jaw w ubiegły weekend.
Niemal od razu szefowa izraelskiej służby więziennej i minister bezpieczeństwa wydali wspólne oświadczenie, w którym poinformowali, że wszystkie służące w armii kobiety zwalnia się z pełnienia obowiązków strażniczych w zakładach o zaostrzonym rygorze. Mężczyzna, któremu udało się nawiązać relację z pracownicą zakładu, to Mazen Al-Quadi. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, 43-latek miał w celi telefon, który służył do utrzymywania kontaktu także z 4 innymi klawiszkami, z którymi wymieniał się zdjęciami. Dziękuję za oglądanie. Będziemy przedstawiać Wam tutaj aktualne wiadomości w skrócie. Jeśli chcecie być na bieżąco i pomóc nam rozwijać ten kanał, ponownie zachęcam do subskrypcji i komentowania. Do zobaczenia!